Lokalne finały ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka nie mają rozmachu na miarę orkiestry Jurka Owsiaka, ale też programowi społecznemu Stowarzyszenia Wiosna, mającemu na celu materialną i mentalną pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, imprezowa otoczka jest zbędna. Zamiast rozgłosu potrzebne jest im po prostu realne, płynące z serca wsparcie. W niedzielę Legionowo okazało je po raz 9. Dzisiaj mamy podsumowanie z Szlachetnej Paczki, to znaczy tak zwany weekend cudów. To dzisiaj darczyńcy przywożą nam do szkoły tutaj z drugim liceum w Legionowie paczki dla rodzin potrzebujących. Mamy już około 13 paczek doręczonych do rodzin z całego powiatu legionowskiego. Czekamy jeszcze na drugie tyle, 26 paczek, taki jest nasz cel na ten rok. Pomożemy 26 rodzinom. Trafią bądź już do nich trafiły ubrania, żywność, chemia gospodarcza, ale także laptopy, telewizory czy pralki. Wszystkie urządzenia muszą być nowe albo bez widocznych śladów zużycia. Wartość przygotowanych według deklarowanych potrzeb paczek wyniosła od 1,5 do ponad 13 tysięcy złotych. Tyle wyłożyła na dary jedna z firm. 26 darczyńców z Warszawy, okolic, część z Legionowa, chociaż żałuję, że tak mało z Legionowa, zabiło te paczki. Te paczki trafią do naprawdę najbardziej potrzebujących osób z naszego powiatu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się większej ilości rodzin pomóc, bo to jest dla nas najważniejsze. Tak? Robimy to z dobrego serca, robimy to w swoim wolnym czasie, poświęcamy temu dużo energii, ale też jest to świetne przeżycie. Tym razem doświadczyło go w Legionowie około 20 wolontariuszy, jak co roku wspomaganych przez strażaków z okolicznych OSP. Druhowie zorganizowali też na potrzeby akcji mnóstwo pluszowych misiów dla dzieci z obdarowanych rodzin. Można tylko żałować, że ze szlachetnej zbiórki nie cieszyło się ich więcej. Pewnych kwestii organizatorzy sami jednak nie przeskoczą. Zapotrzebowanie na wolontariuszy, którzy muszą rozmawiać z tymi rodzinami, odwiedzać je, dowiadywać się o ich potrzebach, ich historii, jest dość duże, a niestety dość mało osób zgłasza się i dość mało osób chce się angażować w taką pracę społeczną, dlatego też wszystkich zapraszam do dołączenia się do Szlachetnej Paczki. Od sierpnia rusza rekrutacja, zapraszam wszystkich do rejonu Legionowo czy do rejonów ościennych. Dzięki temu naprawdę możemy stać się takimi lokalnymi herosami, zmienić czyjeś życie i sprawić, że ten świat, te nasze małe ojczyzny będą naprawdę lepsze. W przyszłym roku będzie na to w Legionowie kolejna, 10. już szansa. Lokalni liderzy Szlachetnej Paczki chcą z tej okazji zrobić coś ekstra i mają nadzieję, że więcej niż dotąd mieszkańców im w tym pomoże, własnym przykładem potwierdzając od lat towarzyszące akcji hasło „Lubię ludzi”. Jego prawdziwości warto dowieść chociaż raz w roku.